Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Troczek, a dzisiaj pogramy sobie grę Elsword Void. Nie wiecie, na trybie henirowym. Na challenge'u. Na Ravenie. Dziwnie to wyszło, ale... Tak, tak miało to wyglądać. Może nie było zbyt pięknie. O, jakiś kombosek wpadł. Ze mną jest fantomka, jak już zauważyliście. O, shit. O nie, uciekł nam. Może wiecie, to nie będzie robione jakoś na rekord. Tylko po prostu, żeby sobie przejść mapę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zachęcam do pustej łapki w górę. No i co? Dzisiaj również o 17 jest na drugim kanale odcinek. Zapraszam zerknąć. Dużo się działo. Nawet śmiesznie wyszło. Dlatego wiecie, warto zerknąć. A my dalej sobie lecimy. Powoli zacząłem do mojego Ravena dodawać sobie w kamieniach atak speeda. Żeby troszeczkę zwiększyć prędkość ataków mojej postaci. Może to nie jest jakoś zbyt dużo, co teraz pododawałem. Ale 23% już jest ogarnięte. Więc wiecie. Całkiem nieźle mi chyba wyszło. Dobra, czekajcie, chcę się przebić, żeby tutaj tą manę zdobyć. I kończymy. Dajcie znać, jak wy często gracie Heroic Challenge. Heroic Challenge, może Henir Challenge. Czy jest to dla was trudna mapa, czy może jest właśnie najprostszą, jaka może być w grze? Ciekawi mnie to. Czekajcie. Się przesuniemy troszeczkę. O, tutaj poszedł ten atak niezbyt miły w naszą stronę. Dobra, kombosem udało się je wykończyć. No i jedziemy na następną mapę. Tutaj nad czasem nie będę się jakoś, wiecie, mocno denerwował, żeby to robić. Bo nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. Chcę po prostu sobie dzisiaj z wami. Dla was. Pograć. Coś tam poopowiadać. Aha, i zostać zgnieconym. Szybkie ataki. Dobra. Jego obrona została zniszczona. Tutaj zebraliśmy sobie wszystko, co daje nam manę, co tylko się dało, bo jak wiemy, na na challenge'u nie da się korzystać z potek. Dlatego no trzeba o siebie jakoś zadbać. O, leć, Ravenie. Pięknie. Co do live'ów zbliżających się, na razie nie wiem, kiedy będą. Zobaczę, jak tam tydzień u mnie w szkole będzie wypadał. Znaczy, jak w szkole wypadał. No, wypada tradycyjnie, ale... Może chodzi o to, czy nie będę miał jakoś zbyt dużo do nauki. Jeżeli byłoby coś wolniejszego, jakiś wolniejszy dzień, to może bym zrobił jakieś 2 godziny live'a z jakiegoś z Elswordów. Zobaczę, może nawet EU, bo widzę, że bardzo mocno prosicie mnie o niego, żeby zrobić. Więc wiecie. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że to, co wam zaprezentuję, będzie was satysfakcjonowało. Dobra, tutaj postaramy się szybkie ataki wykonać na naszym przeciwniku. Naszym oponencie prędzej. Tutaj się przebijemy przez niego. I tutaj ponownie szybkie ataki. Dobrze. O, mięsko i mana na propsie zawsze. Czekamy. I dopiero teraz rzucamy atak. Dobra, o, leć! Dobrze, troszeczkę mięska zebrane. Nie wiem, po co zebraliśmy to, ale no cóż, tak bywa. Udało się chociaż. Teraz mamy In i Jin do pokonania.
z drugiej skrzyni, z drugiej strony skrzynia, więc może niezbyt pięknie, niezbyt kolorowo, ale nie przeszkodzi nam to w zrobieniu mapy. Przepraszam, ale coś jakoś gardło zaczyna mi powoli wysiadać. Ale nie martwcie się, odcinki cały czas będą. Jeszcze siłę na odcinki mam, więc na luzie. No, kończymy. Fantomka, pięknie. Karis została pokonana w Trymiga. Teraz z ranem będzie tylko największy kłopot. Znaczy największy w postaci, że do tej pory. No, ponieważ on jest co jakiś czas niewrażliwy na uderzenia. To, że właśnie w ten sposób, co on robi, rozrzuca i podrzuca nas w powietrze i my nie mamy szans nic zrobić, więc tutaj fantomka musi jak najlepiej sobie poradzić. O, ty za daleko byłeś. Dobra, wystarczy Ravenie, nie męcz się. Przechodzimy do kolejnego substage'a. 5.54. Całkiem nieźle. Całkiem. Nie najszybciej, ale zawsze spoko. Teraz mamy te dwa kotecki. Czekajcie, tutaj manę sobie zbiorę, bo wiem, że tamten będzie leciał właśnie w stronę swojego towarzysza. Więc tutaj się staram się skupić wszystkie swoje ataki. O, tutaj troszeczkę na mnie odepchnął. Zostałeś pokonany. Dobra. No i Raven woli mieć kontrolę nad swoim hajsem. Ja cię kęcę, to przybliżyło. O, teraz ładnie to wszystko wyglądało. Kajak the Shadow Shaman będzie naszym kolejnym oponentem. Jak zwykle wzywa swojego nuba do pomocy. Ale my zaraz smoczka, którego on przyzwie, postaramy się pokonać. Ra, ra, ra. Many nie mam za dużo. Jak widzicie, powoli mana mi się zwraca. Więc tutaj trzeba być ostrożny. Na niego możemy użyć te szybkie nasze ciosy. I w taki oto piękny sposób go pokonać. Zobaczymy, jak dalej będzie. 7.50 odcinek trwa. Jestem ciekaw jak, ale okej. Dobra, no proszę już przetransportować. Właśnie tutaj ten licznik według mnie powinien być stopowany, skoro w ogóle nie ma żadnej tego. Nie ma przeciwników, nie ma żadnej aktywności na mapie ze strony komputera. To licznik powinien być zatrzymywany, no bo tak naprawdę to wtedy gracze tutaj tracą na tym. Dobra, skrzyneczka się przyda, ponieważ tutaj mamy latających gagatków, którzy nie chcą za bardzo z nami współpracować. Dobra, tutaj jedna padła już. Ta, która serduszka cały czas wypuszcza. No i jeszcze ostatni okrypiet. Okrypetę. A, padł. Dziękujemy bardzo. Awakening możemy uruchomić i jedziemy dalej. Ponad chyba minutę się z nim biłem. Jak nie dłużej. O, dobra, tego. I szybkie ataki. Na razie ten kombos najłatwiejszy według mnie jest do zrealizowania. I troszeczkę dzięki temu HP zwracamy sobie. No i potrafimy szybko jakoś zblokować przeciwnika, żeby nie mógł nam uciec. Kolejnym naszym oponentem będzie Hellput. No, te granaty tutaj nie były zupełnie potrzebne. Ale wiecie co, ja chciałbym troszeczkę przyspieszyć i chciałbym szybciej pobić Hellputa, niż nam się to wydaje. Dziękuję. Fantomka zebrała to, co powinna zebrać. I jedziemy dalej. Dobra, czekamy, czekamy. Jadę tutaj. Żeby nam tylko, błagam, nie uciekli. Błagam. Dobra, udało się.
Ej, no to chyba będzie nasz rekord. Z tego co zauważyłem. Chyba ostatni, przedostatni boss, który jest chyba najbardziej irytującym bossem ze wszystkich. Ze względu na to, że nie dość, że się leczy, to cały czas ucieka. No właśnie. Staramy się cały czas tam ją tłuc. O nie, 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 nie. Ja nie chcę dostać aż tak bardzo po buzi. Aha, teraz ty się ogarnąłeś, że to ty nie lubisz teraz nas wszystkich, tak? Dobra, to bie... Nie biegnij. Dostałem troszeczkę... hita. Wow! I nauczyłem się latać. Ło! Dobra, tutaj już muszę być naprawdę... uważny. Przydałoby się zwrócić troszeczkę hapeków, wiecie? Troszeczkę hapeków zwrócić! Poproszę. Dobra. No, to nie jest szczyt umiejętności, ale jako tako udało się zrobić 30 sekund. Więcej musieliśmy tutaj przebyć. O nie. Dobra, dawaj to. Dziękuję. I idziemy na ostatniego bossa. Ostatniego, mianowicie Demon General Scar. What the hell? Kiedy ja musiałem czekać na tego? O nie, tamten jeszcze ma bardzo dużo życia. Nie są zamrożeni obydwoje. Dobra, jeden padł. Teraz fantomka nie ma hyperpompy, ale możemy chwilkę odczekać. Ja już mogę nawet się zacząć przybliżać do niego. Może nie w ten sposób, ale... w ten sposób też może być. No i chyba to będzie mój rekord, z tego co zauważyłem, ponieważ rekord jaki mam przypisany na tablicy to jest 13.04. Haha, wszyscy kontrolujemy hajs. Znaczy no teraz fantomka bardziej woli w pokera niż hajs kontrolować, ale dobra. Udało się, no statystyki takie jakie są. Skoczmy sobie szybko na tablicę, zobaczyć jak to wszystko wygląda. O Jezu, jestem w Area Node. U Denifa, a nie przy tablicy. Ranking 12.54, serio aż tak długo? No dobra, no to mamy 40 pozycję. No to nieźle, nieźle, nieźle. No tutaj fantomka razem i ja. Jesteśmy w tablicy na 40 rangu, na 40 randze. Na 59 osób. No to całkiem nieźle. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Wy już zostawiliście łapkę w górę, jakiś komentarz. No i oczywiście suba, by nie przegapić kolejnych odcinków. Ja byłem Troczek, ze mną była Fantomka, a to był odcinek z gry Elsword Void. Zapraszam was również na drugi kanał, gdzie dzisiaj jest drugi odcinek z gry Tomb Raider. Trzymajcie się. Cześć. We'll be right back.